Widziałam ją naprzód przy fontannie, a potem spotkałem ją dwukrotnie. W wigilię dnia, na który zapowiedziałam swój odjazd, spotkałem ją przy wieczerzy i nie mogłem słowa do niej przemówić. Drugi raz spotkałem ją koło ogrodowej cysterny ze świeżo wybraną trzciną w ręku, którą zanurzała kiścią w wodzie i skrapiała rosnące wokoło irysy. Spójrz na moje kolana. Mówię ci, nie drżały, gdy na nasze maniple szły z wyciem chmury partów, ale drżały przy owej cysternie. I niezmieszane jak pachole, które nosi jeszcze bólem na szyi, oczyma tylko żebrałem litości, długo nie mogąc słowa przemówić. Mistrz spojrzał na niego jakby z pewną zazdrością. Szczęśliwy, rzekł, choćby świat i życie były jak najgorsze, jedno z nich zostanie wieczne dobro – młodość. Po chwili zaś spytał. I nie przemówiłeś do niej? Owszem, oprzytomniawszy nieco, rzekłem, że wracam z Azji, żem wybił rękę pod miastem i cierpiałem srodze, ale w chwili, gdy mi przychodzi porzucić ten dom gościnny, widzę, że cierpienie w nim więcej jest warte niż gdzie indziej rozkosz. Choroba więcej niż gdzie indziej zdrowie. Ona słuchała słów moich, także zmieszana i ze schyloną głową, kręcąc coś trzciną na szafrannym piasku. Po czym podniosła oczy raz jeszcze, spojrzała na owe skreślone znaki. Raz jeszcze na mnie, jakby chcąc o coś spytać. I nagle uciekła jak hamadriada przed głupowatym faunem. Musi mieć piękne oczy, jak morze. I utonąłem w nich, też jak w morzu. Wierz mi, że archipelag mniej jest błękitny. Po czym ponownie zapytał. A co skreśliła na piasku? Czy nie imię Amora, czy nie serce przeszyte jego grotem, lub nie coś takiego, z czego mógłbyś poznać, że satyry szeptały już tej nimfie do ucha różne tajemnice życia? Nie, zgadnij, co nakreśliła. Jeśli co innego niż przypuszczałem, to nie zgadnę. Rybę. Jak powiadasz? Powiadam, rybę.